kochani, jesteśmy tutaj dzisiaj dla was. Jesteśmy tutaj po to, żebyście usłyszeli o Bogu, którego my też poznaliśmy. O Jezusie, który dokonał wielu zmian w naszym życiu, dzięki któremu żyjemy pełnią życia. I choć dla wielu z was może się to wydać śmieszne, to gdy posłuchacie tych świadectw, które będą tutaj składane, zrozumiecie, że to jest prawdziwy Bóg. Bóg, który jest Bogiem mocy. I gdy przychodzi do życia człowieka, to niesie zmiany. I te zmiany są dobre. Ludzie są uzdrawiani, uwalniani. Zmienia im się wszystko. Zmieniają się małżeństwa, sposób ich funkcjonowania. Zmieniają się rodziny. To jest Bóg, który gdy przychodzi, to przychodzi z miłością, ale przychodzi też z mocą. A ta moc niesie zmiany. I to są zawsze dobre zmiany. To nie jest jakiś Bóg, który siedzi u matki na rękach i nic nie może. To nie jest Bóg, który umarł na krzyżu. To jest Bóg, który zmartwychwstał z tego krzyża. A na krzyżu tam wykonało się dla nas wszystko. I teraz my, jeżeli uwierzymy i weźmiemy przez wiarę to, co się tam wykonało, jeżeli przyjdziemy do Boga, jeżeli przyjdziemy do Jezusa, otworzymy swoje serca i zaprosimy Go do siebie, jeżeli zawołamy, potrzebuję Cię, pragnę Cię poznać, to On przyjdzie do waszego życia, tak jak przyszedł do naszego. I dokona tych samych zmian, których dokonał w naszym życiu. Tych samych zmian. Będziecie tak jak niektórzy z nas, uwolnieni z lęku, uwolnieni z pustki, czy też z depresji, uzdrowieni z wielu chorób. Ja sama zostałam uzdrowiona z guza piersi, zostałam uzdrowiona z Hashimoto. Posłuchajcie naszych świadectw. My żyjemy z Bogiem, który realnie działa w naszym życiu. Taki sam jak kiedyś, taki sam dziś Jezus, który realnie uwalnia, uzdrawia, zmienia życie, niesie miłość, wypełnia każdą pustkę. O takim Bogu będziemy do was mówić dzisiaj. Posłuchajcie naszych świadectw.